widać. Widać za moimi plecami galerię łódzką, albo nie widać. Pozdrawiam z przyjaznego hotelu, w którym mogę się zatrzymać na chwilę, coś zjeść i pogadać z Państwem. Widzę siebie, że się widzę na podglądzie, także widać tą galerię łódzką, ale tak trochę słabo. Czekaj, może tak? Może tak by było? Nie. No. I tutaj widzę jeszcze, że Pan coś mi przyniósł do jedzenia. I jak to się nazywa? Tapioka. O, tapioka. Proszę Państwa, jest kilka rzeczy takich roboczych, które trzeba na szybko omówić, no bo zbliża się 24 czerwca, w którym to dniu na wniosek naszych kamratów z Warszawy będzie zgłoszony Marsz Morski na Zamek. Jest wolą środowiska patriotycznego warszawskiego, żeby ten marsz się odbywał w Warszawie co roku. Oczywiście wiemy, że jest też propozycja, żeby był marsz morski na Wawel, mniej więcej w tym samym czasie. Pokomplikowały się rzeczy i padają pod moim adresem różne oskarżenia, na które no nie mogę się zgodzić, bo są krzywdzące i urągają naszemu intelektowi. Między innymi pewna osoba, Wojciech Olszański, nasz kamrat, lider, oskarżył mnie, właściwie to przyznał sobie pomysł Marszu Morski na Zamek. Ja przypomnę, rzeczywiście był pomysł wspólny podjęty przez triumvirat. Bo jak Państwo wiecie, to ja przypomnę, może nie wiecie, nie pamiętacie, więc ja przypomnę, do pewnego czasu działaliśmy jako triumvirat. Olszański, Poręba, Sendecki. Poręba wykruszył się w grudniu 2021 w okolicznościach do tej pory niewyjaśnionych. Ale żyje. Natomiast już nie stanowimy triumviratu od tego momentu. Natomiast triumvirat Poręba, Olszański, Sendecki w 2021 roku organizował Marsz Dmowskiego. Tak się to nazywało. Kilka dni przed tym marszem, nie chwaląc się ja, to byłem, wpadłem na pomysł, żeby ukraść Czechom hasło Havel na Hrad, czyli Havel na Zamek. Chodziło o Hradczany, czyli siedzibę prezydenta Czech. To były rozgrywki wtedy, kiedy były przemiany, tak zwana wiosna ludów, czy jesień ludów w Europie. No i od tego czasu nasza impreza nosi nazwę Dmowski na Zamek. I ja tą nazwę wymyśliłem. Nie roszczę sobie do niej pretensji, ale nie mogę dopuścić, żeby ktokolwiek sobie do niej roszczył pretensje. To jest nazwa, która się należy całemu naszemu narodowi. I impreza Marsz Dmowski na Zamek jest imprezą ogólnonarodową. I taka od samego początku miała być. Takie były ustalenia nasze w triumviracie. Teraz na własne uszy widziałem i słyszałem, jak przez YouTube, albo przez inne media, może przez D-Live, Olszański mówił, że to on wymyślił i on od samego początku to tak nazywał Dmowski na Zamek. To jest nieprawda. Możecie Państwo to potwierdzić, bo w 2021 roku, no tak się złożyło, Duch Święty prowadził i Anioł Stróż też ochraniał. Ja o tym powiedziałem publicznie podczas Marszu Dmowski na Zamek, kiedy po postawieniu statuły przy kolumnie Zygmunta mówiliśmy i to jest nagrane, także możecie Państwo tego sięgnąć, natomiast trzeba wiedzieć, trzeba to zinterpretować. Dlaczego Olszański pozwala sobie na takie kłamstwo? Otóż moim zdaniem jest przyparty do muru przez tych, którzy go szantażują, przez tych, którzy ukradli pieniądze kamrackie. Zwrócił uwagę na pewne szczegóły, zaraz sobie o nich powiem. I ci ludzie popełniają błąd za błędem. Mianowicie, to jest bardzo duży błąd, że zmusiliście Wojciecha Olszańskiego do takich kłamstw o zbiry, o łajdaki, o oszuści. I to nie będzie wam zapomniane. Ktoś do nas telefonuje. Halo, halo, dzień dobry. Momencik, to podgłośnię. Tak, halo. Jeszcze raz, jest w tej chwili audycja na żywo, proszę się przedstawić. To nie chcę przeszkadzać, Krzysztof Towiński, bo chciałem uzgodnić spotkanie, ale to może nie będę przeszkadzał. Dobra, dziękuję. Otóż proszę Państwa, warto o tym pamiętać, że tutaj
mogą być zamieszani polscy prokuratorzy, bo pamiętajcie Państwo, wszystkie wpływy i przepływy finansowe osób podsądnych i oskarżonych i będących w stanie oskarżenia są do wglądu prokuratury. Czy to agentura waspowska działa przez prokuratorów, którzy położyli łapę na aktywach, tego nie wiem, domyślam się, może to być prowadzone w inny sposób przez Urząd Nadzoru Finansowego albo przez służby specjalne, czyli przez ABW, które, jak się tutaj z tej afery okazało, miało tylko 20% udziałów, a 80% mieli nieznani sprawcy, jak się domyślam, agentura amerykańska, brytyjska bądź izraelska, a może wspólnie. I oni zrobili błąd. Tutaj Wojciech został narażony na coś kompletnie absurdalnego i myślę, że to się wyjaśni. Natomiast donoszę Państwu, że takie kłamstwo ustami naszego Wojciecha zostały powiedziane, został zmuszony. Nie podejrzewam go, że zrobił to z własnej inicjatywy, bo przecież to można sprawdzić w 5 minut. Proszę sięgnąć do nagrań z 2021 roku. Co więcej, w tym nagraniu, jak gdzieś je znajdę i umieszczę pod tym filmem, Olszański kłamie, ale bardzo, znaczy akurat nie, mówi prawdę. Mówi prawdę i demaskuje kłamstwa, które wcześniej popierał. Mianowicie on tam mówi, że przez pewien czas, że na początku miałem życzliwość czy sympatię kamratów. Jak to się ma do oświadczenia Polskiej Narodowej Rady Kamrackiej, która twierdzi, że Sobieski nigdy nie był, nie jest i nie będzie kamratem? No prawda? Coś jest tutaj na rzeczy, więc o tym Państwu donoszę z przykrością. No cóż, no ciężkie czasy przyszły. Jest rok wyborczy. Chodzi o to, żeby Polacy nie mieli imprezy ważniejszej od Marszu Niepodległości. Zobaczcie, jak dużo udało się agenturze ugrać na Marszu Niepodległości. Co teraz agentura chce zrobić? Nie dopuścić, żeby Polacy coś rozegrali na bazie Marszu Moskwy na Zamek? Nie uda się wam. Bo nawet gdyby się okazało, że kamraci Olszańskiego zmanipulowani przez służby łaskowskie nie cofną się przed niczym i Sendeckiego zlikwidują, to będą musieli co roku robić marsz Moskwy na Zamek. A tego nie da się przestawić przeciwko Moskiemu, przeciwko myśli narodowej, przeciwko polskiemu interesowi narodowemu, bo bardzo szybko w kuluarach marszu Moskwy na Zamek wyjdzie ta ciekawa informacja, że jest ugadane dla listy wyborczej Olszańskiego 3%, czyli wzięcie dotacji i niedopuszczenie nikogo do Sejmu. Niedopuszczenie nikogo do Sejmu. Bardzo poważny problem. Donoszę o tym z takim, straszne to jest w sumie, no ale cóż, no nie można być tchórzem, trzeba być odważnym. Czekajcie, tylko przestawię tę kamerę. No i dlatego tak jest. Tutaj są różne na... Tutaj widzę na czacie różne wpisy. Jest podany telefon do studio. Możemy ze sobą rozmawiać. Ta dzisiejsza audycja to będzie takie ustosunkowanie się do tych najnowszych zarzutów, które kłamstw, ruchów, są ruchy, to medialne ruchy, które są obliczone na zdezawuowanie tych, którzy organizowali zawsze Marsz Moskwy na Zamek, na to, żeby tą imprezę rozbić. Na pewno nie uda się zawłaszczenie tej imprezy przez kogokolwiek. Ja od samego początku nigdy nie chciałem jej zawłaszczać, zawsze chciałem, żeby ona miała ogólnonarodowy wymiar i taki miała na samym początku. Przypomnę, wszyscy mogli przemawiać, było bardzo dużo swobodnych wypowiedzi przed i po marszu. Marsz jest bardzo prosty. Tu się nie da nic oszukać. Jeżeli ktoś nie zostanie dopuszczony do głosu, no to będzie to ujawnione. Także tak to wygląda. I tutaj Emil Korecki wzywa Gienek na Poziomkową. Sierow na Zamek, a to nazwa. Powtarza się to oskarżenie. Proszę Państwa, byłbym nikczemnym człowiekiem, gdybym oskarżał Wojciecha o te wiele fałszywych oskarżeń, które przeciwko niemu są. Oskarżanie Wojciecha o miłość do Sierowa jest fałszem,
Pamiętajcie Państwo, my narodowcy żywimy wdzięczność do Sierowa, że nie mordował nas w roku 1944 i później. Nigdy nie przebaczyliśmy Sierowowi, że mordował Polaków w roku 1938 podczas tak zwanej akcji polskiej, gdzie zamordowano około 110 tysięcy naszych rodaków na Marchlewszczyźnie i Dzierżyńszczyźnie, czyli na terenach pogranicza białorusko-rosyjskiego, gdzie Polaków było bardzo dużo. Nigdy za to Sierowa nie pochwalaliśmy. Natomiast nie można wrzucać Sierowa z 1938 roku do jednego wora z Sierowem z roku 1944 i później. Także tutaj no, jest kłamstwo historyczne. 283 osoby mnie ogląda, to no dzięki, miłe to. Natomiast pamiętajcie, drodzy Państwo, co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić, żeby utrzymać tę cenną imprezę Dmowski na Zamek jako naszą? Trzeba na niej być. Trzeba zrobić zdjęcia. Trzeba sobie zrobić zdjęcie z każdym, kto przyjdzie. Wynajmiemy drona, który przeleci nad nami i nas filmuje od góry, żebyśmy widzieli się. To jest piękna impreza. Natomiast to się dzieje w roku 2023, a to jest rok wyborczy. I ten rok wyborczy, Szanowni Państwo, jest trudnym rokiem, bo trzeba się powściągnąć od ataku. Trzeba się powściągnąć od ataku. Jak Państwo widzieliście, ja ostatnio pogodziłem się z Potockim, powściągnę się od wszelkich ataków i złośliwości. Ja wiem, że Potocki ma różnego rodzaju zarzuty i jest dezawuowany, natomiast ja widzę w nim tą cenną wartość jako siłę polityczną wierną drugiej RP. Czyli państwu, oni są wierni państwu, które kto odbudował, kto stworzył drugą RP? Roman Dmowski, więc jeżeli jesteśmy za Romanem Dmowskim, to bądźmy, miejmy szacunek do drugiej RP. Znajmy historię. Insygnia władzy po tej drugiej RP posiada Potocki. Jak on je zdobył? Chodzą różne wersje. Na przykład spotkałem się z taką wersją profesora Korab-Karpowicza. To jest bardzo ciekawy profesor. On był na drugiej edycji Marszu Dmowski na Zamek i przemawiał. On wysłał takiego maila kiedyś. On twierdzi, że w ogóle druga RP wygasła formalnie, bo jeden z prezydentów, długo przed prezydentem Potockim, zachorował na chorobę psychiatryczną, a to było nieprzewidziane w konstytucji i w ten sposób druga RP wygasła. Zgasła taka świeczka. No jest taka opinia. Natomiast jakaś ciągłość tych ludzi tworzących nasze państwo, bo to było nasze państwo, jest. Natomiast w pewnym momencie to nasze państwo zostało nam ukradzione przez wrogów narodu. I chociażby dlatego trzeba pamiętać o drugiej RP, bo w ten sposób pamiętamy o wrogach narodu z 1926 roku. A wiecie, gdzie wylądowały dzieci i wnuki tych wrogów narodu? W PZPR-ze. Przy okrągłym stole się ujawniły i rządzą dzisiaj w Polsce. Choćby dlatego warto w ramach rozliczeń wiedzieć, że ci łajdacy przekazali swoje geny, przekazali władzę nad nami i większa część insygniów władzy drugiej RP została przekazana łajdakom. Jest z nami kolega Zbigniew Skatulski. Halo, halo. Zbyszku, wyłącz komputer. Rozmawiaj ze mną tylko przez telefon. Stary, kochany Zbigniew Skatulski, czołem. Zbychu, czy wybierasz się na Marsz Dmowski na Zamek w tym roku? No, chciałbym jeszcze Halinkę jeszcze dokoptować. Jeszcze, żeby za mnie jeszcze była tu w Warszawie na tym uroczystym przemarszu. Super, zapisz sobie datę 24 czerwca i dołączaj do nas. No chcę właśnie. Chciałbym taką myśl, przecież już jestem 28 lat w stronnicy i dlatego po którymś tam naszym upadku i podnoszeniu się na górę rozmawialiśmy to z Ludwikiem i prezesowi Ludwikowi Wasiakowi, żeby zablokować Romana Dmowskiego, żebyśmy go trzymali u siebie. No i proponowałem właśnie Stronnictwo Narodowe i imienia Romana Dmowskiego, żeby było. I tak właśnie Ludwik Wasiak tak zarejestrował
nasze Stronnictwo Narodowe. Bo uważam, że Roman Dmowski przecież nam w spadku zostawił nam Stronnictwo Narodowe. A jeżeli ktoś wie, że Romana Dmowskiego i robi jakieś towarzyszanka sobie robi, to robi kpinę sobie robi. Kpinę sobie robi z Romana Dmowskiego. Roman Dmowski tylko był Stronnictwa Narodowego, a nie jakiś tam stowarzyszonka. Także żeby to pamiętać, że Roman Dmowski i tu chciałem jeszcze taką myśl moją powiedzieć, że my, jak na przykład pan Lefer, jako partia samoobrona, no to wiadomo, tak mówiłem, że jak zabraknie, przypuśćmy, pana Lempera, pan, to przecież jak wódz odchodzi, to i partia pada. No i samoobrona przecież ona no przestała istnieć przecież. A my nie mamy, my jesteśmy tylko duchowo Romana, za Romanem Dmowskim. I my mamy tą myśl Romana Dmowskiego. Zupełnie jesteśmy inną jakby strukturą innych partii, że ktoś, jak ktoś będzie jak będzie zabraknie Kaczyńskiego, przecież wiecznie nikt nie żyje, to przecież PiS chyba się rozleci. A nasza partia, nasze stronnictwo jest cały czas, kto wchodzi, to wiadomo, że naszym wozem duchowym jest Roman Dmowski. I staramy się tak, że każdy może do Stronnictwa wejść i być tym Romanem Dmowskim. To, co zostawiał po sobie w książkach, można to czytać, jego myśli. Także, że bardzo dobra myśl jest, żeby to kontynuować. Dobrze, że Eugeniusz, kolego, jako wiceprezydent, jako dobra ta, dobrze, że finansowo jesteś, jakoś tam w kieszeni trzymasz, finansowo też kosztują rzeczy i trzeba przecież, żeby Stronnictwo Narodowe jak najbardziej się rozwijało, żeby się rozwijała. I tutaj ta idea że Roman Dmowski na zamek, jest to bardzo dobrze pokazanie, żeby Polacy się obudzili wreszcie. Ja tutaj przepraszam, że wejdę w słowo, bo tutaj jest zarzut na czacie, że spożywam publicznie alkohol, to jest nieprawda. Spożywam bezalkoholowy napój, także poprawkę dla tych, którzy by się emocjonowali. Bardzo proszę, kontynuuj. Przypomnę, rozmawiamy w Łodzi, jesteśmy w mieście Zbigniewa Skatulskiego, rozmawiamy ze Zbigniewem Skatulskim. W tle panorama na Galerię Łódzką. Daleko masz tutaj, Zbychu? Jak? Czy daleko jesteś stąd? Nie, ja jestem dzisiaj w pracy. A, w pracy, dobrze. No tak. A tu jesteście w Łodzi? W Łodzi jesteście? Tutaj? Tak, jestem w Łodzi. Miałem bardzo ważne spotkanie. Niestety okazało się, że osoba zmanipulowana przez agenturę uciekła. Także człowieku, tu się dziwne rzeczy wokół mnie dzieją, wiesz? Wiem. Jestem 28 lat. Chociaż ja nie działam tak bardzo, nie był słodny bardzo. No po prostu, że dobrze, że Eugeniusz, kolego, że jesteście w stronnictwie, staracie się ciągnąć jak może. No ja przynajmniej chociaż przez 20 lat przeciągałem i czekałem, aż tacy jak Eugeniusz, jak wchodzi do stronnictwa, bo w tej chwili
pani Sokołowska, naprawdę, bo takie osoby na początku Sojusza Narodowego, to naprawdę sama śmietanka to była. To byli sami profesorowie, wykładowcy tu, na samym początku, jak było Stronnictwo Narodowe otwierane było. No ale no trudno, no to się jest wszystko, no przez 28 lat to już tyle odeszło od nas. I dobrze, że nie wiem, po nazwiska mu już mówi, niektórzy też uważają, że ci, co mają inne w organizacjach, których są, to ja uważam, są zdrajcami Romana Dmowskiego. Ja tak to uważam. Jeżeli jestem Polakiem, to tylko jestem przy Stronnictwie Narodowym, przy Romanie Dmowskim. A Roman Dmowski, no tak się wsparciem kiedyś mówił, tak? Leninem, jak się to mówiło. Jak mówimy Lenin, to mówimy partia, tak? A mi partia, to mówi Lenin. To tak samo ja uważam, że tutaj właśnie. Jeżeli Stronnictwo Narodowe, to jest Roman Dmowski. A jak myślimy o Romanie Dmowskim, to jest Stronnictwo Narodowe. I ja tutaj kiedyś, może jak będę tutaj 24 czerwca, pokażę, ile razy Stronnictwo Narodowe się otwierała i została zamykała po prostu. Przestała działać. Bo na przykład tak ostatnie podejście, co było Stronnictwa Narodowego, to powstało w 1900... To przepraszam, na razie kończę. Chyba, że może jeszcze raz się włączę. Przepraszam. Dobrze, no dzięki Wiesbychu, może się rozłączyć, nie ma sprawy. Otóż proszę Państwa, rozmawiamy o ważnych sprawach. Zasygnalizowałem już dwie poważne nieprawidłowości, które no, rysują to wszystko, wpadli w panikę. Chcą nas wyprowadzić tak, żebyśmy nie mieli żadnej reprezentacji w parlamencie, żeby poza PiS-em i Konfederacją nie było nic. W jaki sposób przejęli Wojciecha, jak go namówili, jaki był kij, jaka była marchewka, możemy się domyślać. Ja się domyślam. Odebrałem też jedno takie określenie, bo Wojciech użył takich słów. Sendecki działa przeciwko sobie. Ja to odbieram jako pogróżkę. Nie, Wojciechu, nie dam się zastraszyć. Ci, którzy przejęli ciebie, nie budzą mojego respektu. I wzywam cię, bądź odważny, przeciwstaw im się. Nie idź tą drogą. Nie podlegaj im, bądź niepodległy, bądź jak ci, którzy stanowili Polską niepodległą. Także tyle mam do powiedzenia. Jakby ktoś chciał jeszcze coś dodać, to proszę bardzo. Sięgamy kamerą poza ten hol hotelowy. Nie filmujemy hotelu. Ciekawa rzecz, bo okazuje się, że można tworzyć zewsząd. Można się wszędzie zatrzymać. Czyli taki trochę nam losy tułaczy przypadł w udziale. No i cóż, i gramy dalej. O, czekajcie, a może by tak zadzwonić do pana Maciaka? No to dzwonimy. Użytkownik, do którego... No i nie dozwoniliśmy się, ale próbowaliśmy. Dobrze, szanowni Państwo, tutaj... O, warto by rzeczywiście było... Okej, już nie ma sprawy, bo dzwoni do nas ktoś z Białegostoku, jakiś kamrat. Proszę bardzo.
nowa. Ale się chyba rozmyśli. Dobrze. Ale rzeczywiście warto zadzwonić jeszcze do naszych przyjaciół. Dobra. No, jesteśmy w Łodzi, z Galeria Łódzka za nami. Ten cień, jak się zwiększa, to chyba lepiej widać, bo tutaj jest przeskok. My z cienia filmujemy, a tam jest słońce. Jest piękne słońce w mieście Łódź. Pan Wojciech Polak się odezwał. Ja tutaj do komisarza, ale jeszcze raz. Dobra, dzwonimy do pana Wojciecha Polaka, jest w tej chwili na WhatsAppie. No dobra, to w takim razie się porozumiewamy przez WhatsApp. Poznajemy dźwięk telefonu jak w Wielkiej Brytanii. Poznajemy dźwięk telefonu jak w Wielkiej Brytanii, czyż nie? No, oczywiście. Oczywiście, że w Wielkiej Brytanii bardzo słonecznie. Piękna pogoda. Także, no naprawdę, sympatyczna niedziela. Ja chciałem się tylko odnieść, że tak naprawdę przecież teraz Wojtek też się przyznał, że był zomowcem. Widział to już dawno, to było wiadome już dawno, że on popierał zomowców, ja że popierał by, natomiast to, że był to nowy. Ja myślałem, że on był narodowcem. Ja myślałem, że Wojtek jest narodowcem. I się okazuje, że był zomowcem, czyli ma czerwony rodowód. Znaczy wiesz co, i też ja bym za bardzo akurat w to nie wierzył, ponieważ Wojtek deklarował, że by, jakby mógł, to by był, natomiast czasowo to się nie składa, bo on wtedy był na studiach, wiesz? Ale to takie jest dziwne w takim układzie, to jak pan doktor myśli? Myśli pan doktor, że teraz film, który pojawił się na kanale Rodacy Kamraci, jest to film, który ma po prostu zszokować opinię, tylko tyle? Nie wiem, nie widziałem filmu. Musiałbym popatrzeć na ten film. Proszę przesłać mi link. Na filmie, na filmie. Albo coś o tym filmie opowiedzieć. Na tym filmie ja podesłałem panu doktorowi link do tego filmu. To jest bardzo krótki wycinek. I co ciekawe, to nie jest film, w którym mówią osoby trzecie, tylko wypowiada się sam Wojtek, tak? I teraz można to interpretować inaczej. Czyli po prostu w jednym przypadku, że Wojtek robi jakąś tam popisówkę, dajmy na to, przed kimś, ale nie wydaje mi się, ponieważ tutaj bardzo pewnie stwierdził, że sam brał udział po prostu w pałowaniu. Możliwe, że, no, panie doktorze, będąc nawet na studiach, byli ludzie, którzy działali po jednej stronie barykady i byli ludzie, którzy działali po drugiej stronie barykady, tak? Mm-hmm. Ja nie wiem, w którym roku Olszański był dokładnie na studiach, bo nie wiem tego, które to były lata. Zaczął w 79 albo 80, a skończył w 84, nie wiem, studia, tak. Studia, to nie wiem, więc możliwe, że robił to albo przez, albo po, a może w trakcie. W każdym razie na tym filmie Wojtek... Nie było to możliwe. Nie było możliwe pogodzenie bycia studentem i bycia zomowcem. Tutaj wiesz, no może słuchaj, ja ci powiem tak, możesz Wojciecha nie lubić, ale mam do ciebie prośbę, Wojciech. Zomowcem, uważam, że zomowcem na pewno nie, bo sama nazwa przyznała, że raczej nie do przez zomowcowie tak zwane zmotoryzowane od wody. Może ormowcem. Zmotoryzowane od wody. Ormowcy akurat to była organizacja cywilna.
Cywilna, tak. Cywilna. Ale mogli po prostu, ja tam dokładnie... Nie, żeby być w oddziałach prewencji, czyli w oddziałach ZOMO, czyli zmechanizowanych odwodów Milicji Obywatelskiej, trzeba było być przeszkolonym, trzeba było być milicjantem. Nie można było być w ZOMO bez bycia milicjantem. Ale no jest to ci... I to musi pan zobaczyć. I Wojtek tam dokładnie opisuje nawet właśnie, że... Czy mógłbyś mówić prosto do mikrofonu, bo ja ciebie bardzo słabo słyszę. Przepraszam. Wojtek mówi na tym filmie, dlatego być może pan mnie tak słyszy, dlatego że ja włączyłem speaker, głośnik i dlatego. Może być ten... Teraz mnie słychać lepiej? Nie, niewiele lepiej. Halo? Słychać. Jest słychać. Okej. Okay. W każdym razie wydaje mi się, że tak jak powiedziałem wcześniej, to mogło być zrobione po prostu albo dla, nie wiem, zasięgu, dla zaimponowania komuś, tylko nie bardzo wiem komu. Tego typu stwierdzenie, że bił studentów pałką, że doskonale wie, jak to się robi, że bił po kolanach. Także tak, albo była to jego popisówka, albo rzeczywiście jest coś na rzeczy. W każdym razie, no to jest tak już tam przy niedzieli, że tak powiem, przy kotlecie schabowym, to taki dodatek do pięknej niedzieli, do pięknej niedzieli. Ciekawy po prostu film. No i tylko tyle, a tak naprawdę no. Życzę powodzenia. No myślę, że się tam panu doktorowi wszystko powiedzie, jeżeli chodzi o marsz. Tak jak już wcześniej mówiłem, proszę się trzymać sprawdzonych ludzi, tak mi się wydaje, czyli po prostu tutaj Adam Czeszewkowicz, Sylwester. I tyle, i uważać na otoczenie. Myślę, że wtedy wszystko będzie dobrze, bo chyba najgorzej jest właśnie z ludźmi, którzy przychodzą i nie wiem, próbują coś pokazać, że są tam niedospane, a później tam w końcu pokazuje się, że są najgorszymi wrogami. To tylko tyle, taka moja refleksja i to wszystko niedzielna. Dziękuję za ten głos, dziękujemy, miłego dnia. Mówił do nas pan Wojciech Polak z Waspowskiej Wielkiej Brytanii, ale wierny Polsce, tak? No, zawsze. Zawsze wierny Polsce. Dlatego bardzo mi się nie podobało ostatnio, jak pan powiedział, że jestem brytyjczykiem, ale okej. Okay. Jak powiedziałem, że kim pan jest? Że ja jestem wiernym poddanym króla Karola i że mam na pewno obywatelstwo brytyjskie. Nieważne, to była nasza rozmowa w studio, która miała miejsce tydzień temu. Spoko, ja to puszczam z niepamięć. Nie. Dobra. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. No tak. No dobrze, proszę Państwa, jest 21 maja, za miesiąc już będzie po marszu. Za miesiąc, w sobotę, w niedzielę, to już będzie po marszu. Będziemy sobie gratulowali, jak piękny był marsz, jak wszyscy ją pięknie maszerowali. No i oczywiście pamiętamy o tym, że twarzą tego marszu jest Roman Dłoski. Witam, dzień dobry, kto do nas telefonuje i skąd? Dzień dobry, witam, oglądam audycję. Pracuję nad piosenką, a tymczasem jestem dzisiaj i będę niedługo też przeprowadzać wywiad z doktorem Sławomirem Dawidowskim, doktorem nauk humanistycznych, znanym panem już z programów od pana Masakowskiego czy od pana Macieja Korendy. Ja akurat będę przeprowadzała wywiad a propos jedynej polskiej biografii Edyty Peron, której autorem jest właśnie dr Sławomir Dawidowski. I chciałam serdecznie pozdrowić wszystkich widzów Telewizji Narodowej, kanału Eugeniusz Sendecki 71, mojego kanału, wszystkich i również przekazać pozdrowienia od pana Sławomira Dawidowskiego. Właśnie się przygotowujemy do wywiadu. I chciałam też zareklamować jego książki, chociażby książkę Francisco Franco 1892-1975 w dwóch tomach. I oczywiście książkę, o której dzisiaj będziemy mówić z panem Sławomirem, książkę biograficzną pod tytułem Evita Peron, pierwsza dama populizmu.
No świetnie, widzę, że redaktor Magdalena Anna Koroblewska rozwija skrzydła. No a możesz zanucić tą, Madziu, a możesz zanucić chociaż jakiś urywek tej piosenki, bo przyznam się, że ja tak na nią czekam, tak tęsknię. Proszę, że mnie... ja się teraz wstydzę, zaraz mnie tutaj trole zaatakują, ja się wstydzę. Jutro mam już nagranie. Madziu, błagam, zacytuj chociażby refren. Ukuj moje... Nie, proszę mnie nie podpuszczać. Pozdrawiam serdecznie. Chociaż zwrotkę chociaż. Nie, wszystko ma być super i wszystko będzie na glans. Ja się boję, ja się wstydzę, ja jestem typem perfekcjonistki. Ja chcę, żeby wszystko było na glans. Pozdrawiam, na razie, pozdrawiam, pa, pa. No i to jest, proszę Państwa, tak, człowiek się stara, a piosenki jak nie było, tak nie ma. No, no tragedia. Ja tu tak siedzę jak na szpilkach. I to tak, o, ale mówię wam, że piosenka ma taki cymestek. I o Zamojski jest wspomniany, i Adam, i Bartek, którzy wnoszą po piersie Moskiego, są wspomniani. No i oczywiście nadmienione jest, że potrzebujemy drugiego Dmowskiego. Dmowski jest twarzą marszu Dmowski na zamek. No. Także 354 osoby nas ogląda. Słuchajcie, zanosi się na wspaniały, rozśpiewany marsz. O, będzie się działo. No aż by się chciało tak pogratulować tym wszystkim 362 osobom, które nas ogląda. No bardzo miło. Tutaj Korecki namawia, żebym dzwonił do Wysoka, do Kurzej. Niech oni zadzwonią. Przecież telefon jest otwarty. Ale zaraz, Emilu, a może ja do ciebie zadzwonię? Poczekaj. Emil Korecki, oddany sprawie. Proszę bardzo, tutaj dzwonimy do Emila Koreckiego. Może teraz Emil Korecki się odezwie. Przynajmniej po głosie poznamy tego dzielnego młodzieńca. Przynajmniej się upewnimy, że nie jest to dziewczyna. No i telefonujemy. Emil Korecki odbiera albo nie odbiera. Odbiera albo nie odbiera. Kocha, lubi, szanuje. Nie kocha, nie lubi. Żartuje. Kocha, lubi, szanuje. Nie kocha, nie lubi. Żartuje. O, nie. Nie odbieram. Napisał, że nie mogę rozmawiać, teraz nie odbieram. No tak, no proszę bardzo. Tak. No i Emil Korecki, ale ciekawe, bo się Adam Krawczyk jest znany z nieprzejednania antysendeckiej postawy. Co nie powiem, to źle. A tu proszę, Adam Krawczyk wspiera mnie i żąda, żeby Korecki odebrał. No, takie rzeczy. Emil Korecki, brak odpowiedzi. Widzicie Państwo, człowiek się stara, taką nadzieję robi Emil Korecki, że przyjdzie na marsz Dmowski na zamek, a on nie chce przyjść na zamek. O, coś napisał, czekaj. Później. Później Korecki, to ja będę na dyżurze wśród pacjentów i znowu nie będę mógł do was dozwonić się. Niedobrze. Emilu, zdrada. To jest to, co żeście zrobili, to, żeście nie odebrali. To jest bardzo nie w porządku. Bardzo nie w porządku. No i tutaj oczywiście dwuznaczne jakieś pojawiają się, poza mną jest bankomat i tutaj wszyscy sugerują, nie wszyscy, ale jakoś tutaj coś piszą, że o, ale laska z tyłu. No, rzeczywiście była z tyłu. No tak. Szanowni Państwo. No dobrze, omówiliśmy wszystkie najważniejsze rzeczy z frontu. Ja tylko przypomnę, że nie wybieram się na tamten świat, nie zamierzam popełnić samobójstwa, a jeżeli by coś mi się stało, to pochowajcie mnie w Tyszowcach i pamiętajcie, żeby po złożeniu mnie do grobu odprawić nad moimi zwłokami koronkę do Miłosierdzia Bożego. Bardzo was o to proszę. Proszę o tym pamiętać. No i mija czas. Także już te 380 osób oglądało, to już tylko 349. Szanowni Państwo, Telewizja Narodowa... Aha, tutaj Korecki mówi, że na czacie jest jego podszyw, że ktoś się podszywa pod Koreckiego. A proszę. I że napuszcza mnie na Bartka Kurzeje jakiś podszywający się człowiek. A proszę. Ale mówię ci, Emilu, że Maciak nie odbierał, a dzwoniłem do niego, wiesz? I nie odbierał. No.
No dobrze, to w takim razie jutro już będziemy mieli piosenkę, jutro będziemy weselej. A na razie z miasta Łodzi serdecznie wszystkich pozdrawiam. Czołem Wielkiej Polsce.